Piotr Kazimierski, wójt gminy Drelów. Panie wójcie, dzień dobry. Dzień dobry. Ulica Bankowa w Drelowie. I w tym momencie widzimy, że coś nowego dzieje się akurat w tym rejonie Drelowa. Co się rozpoczyna? Domyślam się, że rozpoczyna się inwestycja, która będzie trwała wiele lat. No, z założenia wiele lat niestety, bo budowa kanalizacji to jest proces niestety wieloletni, zwłaszcza, że kanalizację budujemy zwykle tam, gdzie jest zwarta zabudowa, bo to wtedy rzeczywiście ma sens i tak rzeczywiście jest i tutaj. W związku z tym musimy się przebić przez chodniki, prywatne ogródki, płoty i tym podobne rzeczy. To oczywiście jest czaso i praco i też i kosztochłonne. Poza tym wchodzi jeszcze, tutaj dochodzi do tego problem też częsty niestety przy zwartej zabudowie, ponieważ stare osady zawsze kumulowały się w okolicach rzek bądź starorzeczy, w związku z tym wysoki stan wód gruntowych, a więc dosyć głębokie przekopy. Też konieczność wypompowania wody, bo mimo, że mamy lipiec i dosyć upalny, ale jednak deszcze są, a poza tym podsionki z tych wód gruntowych nie pozwalają wykopać na ponad 2 metry, bo takie są i głębsze nawet wykopy bez ingerencji wód, więc trzeba je sukcesywnie, zanim się kanalizacja sanitarną położy, po prostu tą wodę, wodę kłaść nie można, w związku z tym trzeba ją odpompować i doprowadzić do ułożenia dopiero instalacji sanitarnych. Choć mamy wiele tutaj przepompowni, właściwie przy każdym budynku jest przepompownia, żeby nie możemy na samą grawitację przebudowy oczyszczalni tutaj i kanalizacji sanitarnej liczyć, ale jednak mimo wszystko tutaj dosyć głęboko muszą być te wykopy prowadzone. Dlatego też ktoś może też zapytać, budują kanalizację, nie mają jeszcze oczyszczalni. Oczyszczalnie, jak się dobrze postaramy, a mam nadzieję, że tak będzie w następnym roku, bo już jesteśmy w przygotowaniu aplikacji ośrodki na budowę, to oczyszczalnie jesteśmy w stanie wybudować w jednym roku. Natomiast czy za własne środki, czy ewentualnie z funduszy zewnętrznych, liczę bardzo na te drugie. Natomiast kanalizacja to jest proces. W związku z tym rozpoczęliśmy ją wcześniej, tym bardziej, że mamy środki z funduszy rządowych. Wcześniej jest takie rezerwy, które gmina otrzymała ze wskazaniem na wodkan. Mamy obowiązek wykorzystać te środki do końca następnego roku, więc tutaj mamy za nami etap pierwszy, który jest warty 1 300 000 zł, właściwie już praktycznie na ukończeniu, wykonanie instalacji sanitarnych na części ulicy Bankowej i kolejny etap, który prawdopodobnie rozpocznie się w tym roku, też za kolejne 1 400 000 zł, to kolejne ulice centrum Drelowa, aż w kierunku ulicy Drogi Wojewódzkiej. To będzie drugi etap, został jeszcze nam trzeci, czwarty. Trzeci etap to skanalizowanie całego centrum Drelowa, a czwarty ewentualnych kolonii. Natomiast te dwa etapy, które myślę, że zakończymy z końcem tego roku i ten trzeci etap, który rozpoczniemy, mam nadzieję, w roku następnym, to będzie tyle, ile będzie trzeba, żeby zasilić oczyszczalnię ścieków, która w następnym roku zostanie, mam nadzieję, zbudowana, na pewno zostanie rozpoczęta jej budowa, po to właśnie, żeby ten żywy ściek dotarł do oczyszczalni ścieków, żebyśmy mogli zwozić ściek, gęsty ściek z przydomowych oczyszczalni ścieków, ze zrzutów przydomowych oczyszczalni ścieków i ze szczelni zbiorników bezpływowych już właśnie do tej oczyszczalni. Oczyszczalnia w lokalizacji, co jest bardzo ważne, tu za nami patrząc, zupełnie nieinwazyjnej, bo w kierunku Lasu Chorodek i tak zwanej Bukaciarni, więc dosyć ustronne miejsca, w kierunkach grawitacyjnie też dogodnych, no i wiatrowo dogodnych, w tym sensie, że wiatr mamy z zachodu, więc nawet gdyby jakieś, nie zakładam tego, ale gdyby nawet jakieś nieprzyjemne odory się pojawiły z oczyszczalni, to one las je po prostu zwyczajnie mówiąc skumuluje, więc bezkolizyjna też lokalizacyjnie inwestycja. Kilka lat temu kupiliśmy jedną działkę o powierzchni prawie 2 hektarów. W ubiegłym roku kolejna działka po drugiej stronie dziekciarki dokupiona za kolejne jakieś tam pieniądze, niewielkie, Bogu dziękować, więc mamy 4 hektary w kompleksie. Dzieli to rzeka Dziekciarka, do której będziemy zrzut z przydomowych oczyszczalni ścieków, właściwie czystą wodę, bo trudno mówić o zrzucie, tylko oczyszczoną wodę z przydomowych oczyszczalni ścieków, przeczyszczoną i ze żywego ścieku kanalizacyjnego oczyszczoną odpowiednio mogli wprowadzić. Rzeczywiście z zachowaniem wszelkiego rodzaju rygorów w tym momencie sanitarnych. W związku z tym inwestycja oczekiwana bardzo mieszkańców, ona cieszy. Muszę powiedzieć, że mimo, że jest uciążliwa z racji tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli kwestii rozkopów, niszczenia chodników, no cóż, to wszystko poprawimy, no ale wygoda jest ogromna, dlatego że no tutaj samo City, tak to nazwę, czyli centrum Drelowa, jest na stanie wód gruntowych tak wysoki, że woda w piwnicy niestety jest bardzo częstym tutaj zjawiskiem w piwnicach u mieszkańców. Dlatego też nie było możliwości tutaj, mimo że mamy prawie 700 przydomowych oczyszczalni ścieków tutaj takich oczyszczalni lokować, więc ci mieszkańcy są skazani na szczelne zbiorniki bezodpływowe.
i to bardzo szczelne, żeby woda gruntowa do nich się nie dostawała i skazani są na często konieczność niestety opróżniania tych zbiorników, więc koszty. Więc dla tych mieszkańców tutaj z centrum Tylowa oczyszczalnia ścieków jest wybawieniem. Oczyszczalnia ścieków jest tak, właśnie policzona jest w ten sposób, cały ten system, którym jakby to nazwać, pomysł zagospodarowania nieczystości płynnych z terenu naszej gminy jest tak skonfigurowany, że jeśli skanalizujemy cały Drelów, a prace nad tym już się rozpoczęły, to żywego ścieku z kanalizacji dostarczonego przez mieszkańców tutaj z naszych sanitariatów, łazienek czy kuchni, tak, tego żywego ścieku, który jest niezbędnym elementem życia biologicznego w każdej oczyszczalni ścieków, tego żywego ścieku wystarczy nam na tyle, że będziemy mogli dziennie dokonać zrzutu balastu ciężkiego ścieku z przydomowych oczyszczalni ścieków i oczyszczalnych zbiorników bezodpadowych w ilości dwóch takowych. W związku z tym, jeśli byśmy liczyli około 700 niecałych naszych zbiorników, około 1000 gospodarstw i licząc, żebyśmy dwa takie zrzuty przyjmowali, no to nie licząc jeszcze Drowa, który będzie skanalizowany, to właściwie jesteśmy samowystarczalni. Czyli będziemy w stanie obsłużyć poprzez odbiór ścieków, a raz w roku, przypominam, ustawa mówi, że raz w roku jesteśmy zobowiązani, ustawa i uchwała na to okoliczność podjęta przez Radę Gminy Drelów, że jesteśmy zobowiązani przynajmniej raz w roku opróżnić szczelny zbiornik bezodpływowy bądź przydomowy oczyszczalni ścieków, więc jesteśmy wyliczeni. Jeśli skanalizujemy cały Drelów, a mamy taki zamiar, to będziemy mogli do tej oczyszczalni, która będzie tym żywym ściekiem, nazwijmy to karmiona, tak, dokonywać zrzutów dwóch z terenu oczyszczalni ścieków i będziemy w tym momencie samowystarczalni ściekowo, tak to nazwę, i to nam na tym nam najbardziej zależy. Oczywiście jest to wyzwanie, bardzo duży koszt, tak jak mówiłem, dwa etapy tutaj, to jest 3 miliony złotych, kolejny, trzeci etap, kanalizacja samego centrum Drelowa, to jest około 5 milionów złotych, tu już mamy 8 oczyszczalni, też w granicach 5 milionów złotych. No i tak, myślę, że gdybyśmy chcieli skanalizować również kolonie, te przybliskie kolonie Drelowa, czy te ulice bardziej takie oddalone jak Grańska czy Zachodnia, czy ewentualnie cała ulica Nowa, no to myślę, że w granicach 25 milionów ta inwestycja nam się zamknie, ale to jest temat już na lata. Ważne, że zaczęliśmy, ważne, że coś się dzieje, a jak zaczęliśmy, to myślę, że powoli skończymy.